Adam Mickiewicz, romantyczność. Zdaje mi się, że widzę. Gdzie? Przed oczyma duszy mojej. Słuchaj, dzieweczko. Ona mnie słucha. To dzień biały, to miasteczko. Przy tobie nie ma żywego ducha. Co tam wkoło siebie chwytasz? Kogo wołasz? Z kim się witasz? Ona nie słucha. To jak martwa opoka nie zwróci w stronę oka, to strzela wkoło oczyma, to się łzami zaleje. Coś niby chwyta, coś niby trzyma, rozpłacze się i zaśmieje. Ty żeś tu w nocy? To ty, jasieńku. Ach, i po śmierci kocha. Tutaj, tutaj, pomaleńku, czasem usłyszy macocha. Niech sobie słyszę, już nie ma ciebie. Już po twoim pogrzebie. Ty już umarłeś? Ach, ja się boję. Czego się boję? Mego jasieńka? Ach, to on. Lica twoje, oczki twoje, twoja biała sukienka. I sam ty, biały jak chusta. Zimne, jakie zimne dłonie. Tutaj połóż, tu na łonie, przyciśnij mnie do ust usta. Ach, jak tam zimno musi być w grobie. Umarłeś. Tak, 2 lata. Weź mię, ja umrę przy tobie. Nie lubię świata. Źle mnie w złych ludzi tłumie. Płaczę, a oni szydzą. Mówię, nikt nie rozumie. Widzę, oni nie widzą. Wśród dnia przyjdź kiedy. To może we śnie. Nie, nie, trzymam ciebie w ręku. Gdzie znikasz? Gdzie mój jasieńku? Jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej. Mój Boże, kur się odzywa. Zorza błyska w okienku. Gdzie znikłeś? Ach, stój, jasieńku. Ja nieszczęśliwa. Tak się dziewczyna z kochankiem pieści. Bieży za nim, krzyczy, pada. Na ten upadek, na głos boleści skupia się ludzi gromada. Mówcie, pacierze! Krzyczy prostota. Tu jego dusza być musi. Jasio być musi przy swej karusi. On ją kochał za żywota. I ja to słyszę, ja tak wierzę, płaczę i mówię pacierze. Słuchaj, dzieweczko, krzyknie wśród zgiełku starzec i na lud zawoła. Ufajcie memu oku i szkiełku, nic tu nie widzę dookoła. Duchy karczemne i tworem gawiedzi w głupstwa wyważone kuźni. Dziewczyna duby smalone bredzi, a gmin rozumowi bluźni. Dziewczyna czuje, odpowiadam skromnie, a gawiedź wierzy głęboko. Czucie i wiara silniej mówi do mnie, niż mędrca szkiełko i oko. Martwe znasz prawdę, nieznane dla ludu. Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd i skierce. Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu. Miej serce i patrzaj w serce. Dzień dobry Państwu, nazywam się Jacek Smułka i witam serdecznie na Narodowym Czytaniu. Dzisiaj Narodowe Czytanie, wszyscy świętujemy w tych pięknych okolicznościach przyrody, piękne słońce, wszystko się dobrze układa, więc mam nadzieję, że najbliższy czas spędzą z nami Państwo dobrze, będą Państwo zadowoleni. I uczestniczenie w takiej akcji, jaką jest właśnie Narodowe Czytanie, dostarczy Państwu dużo niesamowitych wrażeń, o co my zadbamy jako organizatorzy. Dzisiaj rozpoczęliśmy troszkę może nietypowo, ponieważ od utworu muzycznego zaprezentował go nam zespół Czysty Tryton pod kierownictwem Mateusza Cwalińskiego. W składzie Mateusz Cwaliński, pianino. Natalia Vanessa Ciuchrzo, wiolonczela. I Konrad Domino Wieteska, perkusjonalia.
Następnie zaprezentowała się pracowniczka Miejskiej Biblioteki Publicznej Aleksandra Dobies, która zaprezentowała utwór Romantyczność w swojej autorskiej interpretacji. Ja tylko dodam, że Ola, bo jesteśmy na ty, więc mówię Ola. Ola oprócz tego, że pracuje w bibliotece, również napisała książkę Uroczysto, jej debiutancka książka, która dostała Nagrodę Wawrzynu Publiczności, największa nagroda literacka w Warmii i Mazur. Gratulujemy. Natomiast teraz myślę, że kilka słów warto powiedzieć na temat samej imprezy, ponieważ myślę, że Państwo są na tyle świadomi, że wiedzą, po co tu przyszli i mniej więcej na czym polega Narodowe Czytanie, ale może niektórzy są trochę przypadkiem, może niektórzy gdzieś tam chodzą po Parku Centralnym i za chwilę jeszcze do nas dołączą, jak usłyszą, ile atrakcji przed nami. Proszę Państwa, Narodowe Czytanie to jest akcja organizowana przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 2012 roku. Celem jest oczywiście promocja czytelnictwa, ale także wybitnych polskich dzieł. W tym momencie właśnie już minęła godzina 12, czyli w całej Polsce tak naprawdę odbywa się Narodowe Czytanie w bardzo wielu miejscach. W Ogrodzie Saskim w Warszawie jest takie centralne obchody z udziałem pary prezydenckiej. Jeżeli chodzi o lektury, też myślę, że warto tutaj przypomnieć kilka lektur, jakie wcześniej były wybierane. W 2012 roku był to Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, w 2013 dzieła Aleksandra Fredry, w 2014 trylogia Henryka Sienkiewicza, w 2015 Lalka Bolesława Prusa, w 2016 Quo Vadis Henryka Sienkiewicza, 2017 to Wesele Stanisława Wyspiańskiego, 2018 Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, 2019 Nowele Polskie, 2020 Balladyna Juliusza Słowackiego i 2021 Moralność Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. W tym roku 11 edycja, można powiedzieć, że trochę zatoczyliśmy koło, ponieważ zaczęliśmy tę akcję lekturą Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Dzisiaj zaprezentujemy również utwory Adama Mickiewicza, a dokładnie ballady i romanse. Ballady i romanse to jest utwór, który został opublikowany w czerwcu 1822 roku w Wilnie. Jest to cykl 14 utworów i to dzieło wyznaczyło początek polskiego romantyzmu. Mickiewicz nowatorsko i oryginalnie, a jednocześnie w sposób niezwykle naturalny i prosty ukazuje świat uczuć, fantazji oraz ludowości w oparciu o potęgę przyrody i siły natury. Ballady i romanse wciąż zachwycają i są źródłem inspiracji dla wielu artystów. Więc proszę Państwa, myślę, że po takiej rekomendacji tym bardziej warto dzisiaj wziąć udział i zobaczyć, jakie utwory przygotowaliśmy. Ja dodam jeszcze tak od siebie, tylko muszę trochę poprawić kartki, bo mi latają od tego wiatru. O, tak jest całkiem prawie dobrze. Okej, dobrze, powiem z głowy. Chcę wtrącić troszeczkę takiej może prywaty, ale służbowej prywaty, ponieważ dzisiaj jest 11 edycja Narodowego Czytania. Ja jestem kierownikiem Planety 11. Też w Planecie 11 mieliśmy jedną edycję Narodowego Czytania w 2015 roku. I tak przy okazji dzisiaj Planeta 11 też obchodzi urodziny 18. Bardzo się cieszymy, że tyle lat jesteśmy z Państwem i zachęcamy do odwiedzin Planety 11 oraz oczywiście wszystkich bibliotek olsztyńskich. Dobrze, proszę Państwa, teraz myślę, że warto powiedzieć kilka słów na temat też organizatorów dzisiejszego wydarzenia. Przede wszystkim, tak jak wspomniałem wcześniej, akcja ogólnopolska jest pod patronatem Pary Prezydenckiej Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast w Olsztynie odbywa się dzięki wsparciu samorządu miasta Olsztyna. Organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna. Również tutaj mamy duże wsparcie od Miejskiego Ośrodka Kultury. Chciałbym z tej okazji też przywitać gości. A przede wszystkim witamy pana prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza. Witamy również panią dyrektor Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków, panią Gabrielę Konarzewską.
Witamy zastępcę dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie Łukasza Ślusarczyka. Oczywiście witamy wszystkich Państwa bibliotekarzy, miłośników dobrej lektury, wszystkich, którzy teraz tutaj przyszli. Pozdrawiamy też zespół szkół elektronicznych i telekomunikacji, którzy tutaj przyszli z własnej nieprzymuszonej woli, żeby wziąć udział w tym wydarzeniu. Witam serdecznie całą publiczność. I poproszę teraz Pana Prezydenta o zabranie głosu. Szanowni Państwo, serdecznie witam na tym dzisiejszym wyjątkowym wydarzeniu. Jak już powiedział Pan Jacek, po raz 11 mamy przyjemność wspólnie spotkać się, ażeby uczestniczyć w narodowym czytaniu naszej pięknej literatury, naszych poetów, którzy na przestrzeni oczywiście różnych okresów taką literaturę piękną tworzyli. My na pewno troszkę starsi doskonale ją znamy, bo przecież wychowywaliśmy się w oparciu o polską literaturę, która oczywiście również służyła nam z jednej strony do naszego rozwoju, była po prostu lekturami tymi, z którymi się zapoznawaliśmy w naszych szkołach, w naszym wieku młodzieńczym. I dzisiaj oczywiście ta literatura cały czas jest żywa, cały czas jest aktualna. I jestem przekonany, że młodzież, przede wszystkim również nauczyciele, bardzo otwarci, korzystają z tej pięknej literatury, bo jest różnica między latami 60., 70., a obecnymi w zakresie rozwoju technologii, możliwości korzystania z różnego rodzaju i sięgania oczywiście do historii tej literatury. I dzisiaj oprócz na pewno smartfonów, jestem przekonany, to naszą powinnością jest również wracać do tej normalności, tradycji i propagowania literatury wśród dzieci i młodzieży. Szanowni Państwo, bardzo na początek mieliśmy możliwość wysłuchania pięknego utworu. Serdecznie dziękuję i gratuluję zespołowi, bo jesteśmy dumni, że nasza kultura, nasze miasto jest bardzo bogate w różnego rodzaju zespoły, artystów. I niejednokrotnie właśnie my, uczestnicząc w tych wydarzeniach, możemy ich podziwiać, możemy ich oklaskiwać i na pewno w tej uczcie, w tym święcie czerpać bardzo dużo pozytywnych emocji. Chciałbym również z tego miejsca, jestem przekonany, że w imieniu nas wszystkich, gorąco i serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej, również dyrekcji i kierownictwu, złożyć jak najlepsze, najserdeczniejsze, najgorętsze życzenia z okazji 18-lecia, bo jest to wiek już, w którym wchodzi się tak jako dojrzały, dorosły. I oczywiście również podziękować Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, pani dyrektor Gabrieli Konarzewskiej i jej współpracownikom za przygotowanie tego wydarzenia, w którym dzisiaj już uczestniczymy i na pewno jeszcze bardzo gorąco i z takimi pozytywnymi emocjami będziemy uczestniczyć. Dziękuję pracownikom wszystkim naszej Miejskiej Biblioteki Publicznej, którzy zaraz zaprezentują tą wyśmienitą poezję, bo do takich należy poezja Adama Mickiewicza. Szanowni Państwo, jedenaste narodowe czytanie, myślę, że wspólnie możemy uznać za otwarte. Miłych przeżyć, dużo emocji. Dziękuję, że jesteśmy razem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo Panu Prezydentowi. I już za moment nadejdzie ten czas, pewnie przez Państwa już długo oczekiwany. Pewnie nie mogą się Państwo doczekać, żebyśmy już zaczęli czytać utwór Ballady i Romanse, ale to jeszcze nie nastąpi w tym momencie, bo jeszcze chcę tylko przypomnieć dla Państwa, dla publiczności, że po wspólnym tutaj czytaniu, które zaprezentujemy, dla Państwa przygotowaliśmy parę atrakcji. Na przykład będzie tak zwany otwarty mikrofon,
Czyli jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę samemu tutaj wyjść na scenę, trochę się może odważyć, wziąć mikrofon w dłoń, to można przeczytać fragment, oczywiście też nie przesadnie długi, wiadomo, żebyśmy też może nie siedzieli do wieczora, ale jakiś fragment utworu ballady i romanse, więc jeżeli ktoś ma ochotę, może już powoli nad tym myśleć. A potem jeszcze konkurs literacki, będzie 5 pytań. Kto pierwszy się zgłosi i prawidłowo odpowie, też dostanie nagrodę, więc takie jeszcze atrakcje są na koniec. A teraz myślę, że już właśnie przychodzi ten moment, główne wydarzenie dzisiejszego dnia, czyli głośne czytanie utworu ballady i romanse w wykonaniu bibliotekarzy z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, którzy już tutaj są gotowi, zwarci, siedzą przy stolikach. Dzisiaj specjalne stroje przygotowane na to wydarzenie. Małgorzata Karpiesiuk. Mira Linga-Cielecka. Elżbieta Musz. Ewa Romejko, Kamil Iwańczyk, Łukasz Wieliczko i Jacek Smołka. Zapraszamy. Kosza daje maliny, a on kwiatki do wianka. Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny, pewnie to jego kochanka. Każdą noc prawie o jednej porze pod tym się widzą modrzewiem. Młody jest strzelcem w tutejszym borze. Kto jest dziewczyna, ja nie wiem. Skąd przyszła? Darmo śledzić kto pragnie. Gdzie uszła? Nikt jej nie zbada. Jak mokry jaskier wschodzi na bagnie, jak ognik nocny przepada. Powiedz mi, piękna, luba dziewczyno, na co nam te tajemnice? Jaką przybiegłaś do mnie drożyną? Gdzie dom twój? Gdzie są rodzice? Minęło lato, zżółkniały liścia i dżdżysta nadchodzi pora. Zawsze mam czekać twojego przyjścia na dzikich brzegach jeziora? Zawszeż po kniejach, jak sarna płocha, jak upiór błądzisz w noc ciemną. Zostań się lepiej z tym, kto cię kocha. Zostań się, o luba, ze mną. Chateczka moja stąd niedaleka, pośrodku gęstej leszczyny. Jest tam dostatkiem owoców, mleka, jest tam dostatkiem zwierzyny. Stój, stój, odpowie. Hardy młokosie. Pomnę, co ojciec rzekł stary. Słowicze wdzięki w mężczyzny głosie, a w sercu lisie zamiary. Więcej się waszej obłudy boję, niż w zmienne ufam zapały. Może bym prośby przyjęła twoje, ale czy będziesz mnie stały?
Chłopiec przyklęknął, chwycił w dłoń piasku, piekielne wzywał potęgi, plął się przy świętym księżyca blasku. Lecz czy dochowa przysięgi? Dochowaj, strzelcze, to moja rada, bo kto przysięgę naruszy, ach, biada jemu, za życia biada i biada jego złej duszy. To mówiąc, dziewka więcej nie czeka, wieniec włożyła na skronie i pożegnawszy strzelca z daleka, na zwykłe uchodzi w łonie. Próżno się za nią strzelec pomyka, rączym wybiegom nie sprostał. Znikła jak lekki powiew wietrzyka, a on sam jeden pozostał. Sam został, dziką powraca drogą. Ziemia uchyla się grząska, cisza wokoło, tylko pod nogą zwiędła szeleszcze gałązka. Idzie nad wodą, błędny krok niesie, błędnymi strzela oczyma. Wtem wiatr zaszumiał po gęstym lesie, woda się burzy i wzdyma. Burzy się wzdyma, pękają tonie, o niesłychane zjawiska. Ponad srebrzyste świtezi błonie dziewicza piękność wytryska. Jej twarz jak róży bladej zawoje, skropione utrzęki łezko. Jak mgła lekka, tak lekkie stroje obwiały postać niebieską. Chłopcze mój piękny, chłopcze mój młody, zanuci czule dziewica. Po co wokoło świteziu wody błądzisz przy świetle księżyca? Po co żałujesz dzikiej wietrznicy, która cię zwabia w teknieje? Zawraca głowę, rzuca w tęsknicy i może jeszcze się śmieje. Daj się namówić czułym wyrazem, porzuć wzdychania i żale. Do mnie tu, do mnie, tu będziem razem po wodnym pląsać krysztale. Czy zechcesz, niby jaskółka chybka, obliczy tylko wód muskać? Czy zdrów jak rybka, wesoł jak rybka, cały dzień ze mną się pluskać? A na noc w łożu srebrnej topieli, pod namiotami zwierciadeł, na miękkiej wodnych lilijek bieli, wśród boskich usnąć widziadeł. Wtem zza sną błysną piersi łabędzie, strzelec w ziemię patrzy skromnie, dziewica w lekkim zbliża się pędzie i... Do mnie! Woła. Pójdź do mnie! I na wiatr lotne rzuciwszy stopy, jak tęcza śmiga w krąg wielki, to znowu siekąc wodne zatopy, srebrnymi pryska kropelki. Podbiega strzelec i staje w biegu, i chciałby skoczyć i nie chce. Wtem modra fala prysnąwszy z brzegu, z lekka mu w stopy załechce. I tak go łechce, i tak go znęca, tak się w nim serce rozpływa, jak gdy tajemnie rękę młodzieńca ściśnie kochanka wstydliwa. Zapomniał strzelec o swojej dziewczynie, przysięgą pogardził świętą. Na zgubę oślep bierze w głębinie nową zwabiony ponętę. Bierze i patrzy, patrzy i bierze, niesie go wodne przestworze. Już z dala suchych odbieg wybrzeży na średnim igra jeziorze. I już dłoń śnieżną w swej dłoni ściśnie, w pięknych licach topi oczy, ustami usta różane goni i skoczne okręgi toczy. Wtem wietrzyk świsnął obłoczek pryska, co ją włudząc rupił blasku. Poznaje strzelec dziewczynę z bliska. Ach, to dziewczyna z Podlasku. A gdzie przysięga? Gdzie moja rada? Wszak kto przysięgę naruszy, ach, biada jemu, za życia biada i biada jego złej duszy. Nie tobie igrać przez srebrne tonie lub nurkiem pluskać w głąb jasną. Surowa ziemia ciało pochłonie, oczy twe żwirem zagasną, a dusza przy tym świadomym drzewie niech lat doczeka tysiąca. Wiecznie piekielne cierpiąc żarzewie, nie ma czym zgasić gorąca. Słyszy to strzelec, błędny krok niesie, błędnymi rzuca oczyma. A wicher szumi po gęstym lesie, woda się burzy i wzdyma. Burzy się wzdyma i wręż do dna, kręconym nurtem pochwyca. Roztwiera paszczę otchłań podwodna, ginie z młodzieńcem dziewica. Woda się dotąd burzy i pieni, dotąd w przyświetle księżyca snuje się para znikomych cień. Jest to z młodzieńcem dziewica. Ona po srebrnym pląsa jeziorze, on pod tym jęczym odrzewiem. Któż jest młodzieniec, z
strzelcem był w Boże. A kto dziewczyna? Ja nie wiem. Twardowska. Jedzą, piją, lulki palą, tańce hulanka swawola. Ledwie karczy mnie rozwalą. Ha, ha, hi, hi, hejże, hola. Twardowski siadł w końcu stoła. Podparł się w boki jak basza. Hulaj, dusza, hulaj! Woła, śmieszy, tumani, przestrasza. Żołnierzowi, co grał z ucha, wszystkich łaje i potrąca, świsnął szablą koło ucha, już z żołnierza masz zająca. Na patrona z trybunału, co milczkiem wypróżniał rondel, zadzwonił kieską pomału, z patrona robi się kondel. Szewcu w nos wyciął 3 szczutki. Do łba przymknął 3 rureczki, cmoknął, cmok. I gdańskiej wódki wytoczył ze łba pół beczki. Wtem, gdy wódkę pił z kielicha, kielich zaświstał, zazgrzytał, patrzy na dno. Co u licha? Po coś tu Kubie zawitał? Diablik to był w wódce, na dnie. Istny Niemiec, sztuczka kusa, skłonił się gościom układnie, zdjął kapelusz i dał susa. Z kielicha aż na podłogę pada, rośnie na 2 łokcie, nos jak haczyk, kurzą nogę i krogulcze ma paznokcie. A, Twardowski, witam bracie. To mówiąc, bierze obcesem. Cóż to, czyliż mnie nie znacie? Jestem Mefistofelesem. Wszak ze mnąś na Łysej Górze robił o duszę zapisy. Cyrograf, na byczej skórze podpisałeś ty i bisy. Miały słuchać twego rymu. Ty, jak 2 lata przebiegą, miałeś pojechać do Rzymu, by cię tam porwać jak swego. Już i 7 lat uciekło, cyrograf nadal nie służy. Ty czarami dręcząc piekło, ani myślisz o podróży. Ale zemsta, choć leniwa, nagnała cię w nasze sieci. Ta karczma Rzym się nazywa. Kładę areszt na waszeci. Twardowski ku drzwiom się kwapił, na takie diktum acerbum, diabeł za kuntusz ułapił. A gdzie jest nobile verbum? Co tu począć? Kusa rada. Przyjdzie już nałożyć głową. Twardowski na koncept wpada i zadaje trudność nową. Patrz w kontrakt, Mefistofilu. Tam warunki takie stoją.
Po latach tylu a tylu, gdy przyjdziesz brać duszę moją, będę miał prawo 3 razy zaprząc ciebie do roboty. A ty najtwardsze rozkazy musisz spełnić co do joty. Patrz, oto jest karczmy godło. Koń malowany na płótnie. Ja mu chcę wskoczyć na siodło, a koń niech z kopyta utnie. Skręć mi przy tym biczyk z piasku, żebym miał czym konia chłostać. I wymuruj gmach w tym lasku, bym miał gdzie na popas zostać. Gmach niech będzie z ziarek orzecha. Wysoki pod szczyt krępaku. Z brud żydowskich ma być strzecha, podbita nasieniem z maku. Patrz, oto na miarę ćwieczek. Cal gruby, długi 3 cale. W każde z makowych ziareczek wbij mnie takie 3, bratnale. Mefistofil duchem skoczy, konia czyści, karmi, poi. Potem bicz z piasku utoczy i już w gotowości stoi. Twardowski dosiadł biegusa, probuje podskoków, zwrotów, stępa galopuje kłusa, patrzy, aż i gmach już gotów. No, wygrałeś, panie bisie. Lecz rzecz druga nieskończona. Trzeba skąpać się w tej misie, a to jest woda święcona. Diabeł kurczy się i krztusi, aż zimny pot na nim bije. Lecz pan każe, sługa musi. Skąpał się biedak po szyję. Wyleciał potem jak z procy. Otrząsł się, brum, parsknął raźnie. Teraz jużeś w naszej mocy najgorętszą odbył łaźnię. Jeszcze jedno. Będzie kwita. Zaraz pęknie mozy czartowska. Patrzaj, oto jest kobita, moja żoneczka twardowska. Ja na roku Belzebuba przyjmę za ciebie mieszkanie. Niech przez ten rok moja luba z tobą, jak z mężem, zostanie. Przysiąż jej miłość, szacunek i posłuszeństwo bez granic. Złamiesz choć jeden warunek, już cała ugoda na nic. Diabeł do niego pół ucha, pół oka zwrócił do samki. Niby patrzy, niby słucha, tymczasem już blisko klamki. Gdy mu Twardowski dokucza, od drzwi, od okien odpycha, czmychnąwszy dziurką od klucza, dotąd jak czmycha, tak czmycha. Zbrodnia to niesłychana. Pani zabija pana. Zabiwszy grzebie w gaju, na łączce przy ruczaju. Grób lilią zasiewa, zasiewając tak śpiewa. Rośnij kwiecie wysoko, jak pan leży głęboko.
jak pan leży głęboko, tak ty rośnij wysoko. Potem cała skrwawiona męża zbójczyni żona bierze przez łąki, przez knieje i górą, i dołem, i górą. Zmrok pada, wietrzyk wieje, ciemno, wietrzno, ponuro. Wrona gdzieniegdzie kracze i puchają puchacze. Bierze w dół do strumyka, gdzie stary rośnie buk. Do chatki pustelnika, stuk, 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 stuk. Kto tam? Spadła zapora, wychodzi starzec, świeci. Pani na kształt upiora z krzykiem do chatki leci. Ha, ha. Śmiałe usta, oczy przewraca w słup. Drżąca, zbladła jak chusta. Ha, mąż, ha, trup. Niewiasto, pan Bóg z tobą. Co ciebie tutaj niesie wieczorną, słodną dobą? Co robisz sama w lesie? Tu za lasem, za stawem, błyszczą mych zamków ściany. Mąż z królem Bolesławem poszedł na Kijowiany. Lato za latem bieży, nie masz go z bojowiska. Ja młoda śród młodzieży, a droga cnoty śliska. Nie dochowałam wiary. Ach, biada mojej głowie. Król srogie głosi kary, powrócili mężowie. Ha, ha, mąż się nie dowie. Oto krew, oto nóż. Po nim już, po nim już. Starczy. Wyznałam szczerze, ty głoś świętymi usty, jak im mówić pacierze, gdzie mam iść na odpusty? Ach, pójdę aż do piekła, zniosę bicze pochodnie, byleby moje zbrodnie wieczysta noc powlekła. Niewiasto, rzecze stary, więc ci nie żal rozboju, ale tylko strach kary? Idźże sobie w pokoju, rzuć bojaźń, rozjaś lica, wieczna twa tajemnica. Bo takie sądy Boże, iż co ty zrobisz skrycie, mąż tylko wydać może, a mąż twój stracił życie. Pani z wyroku rada, jak wpadła, tak wypada. Bierze nocą do domu, nic nie mówiąc nikomu. Stoją dzieci przed bramą. Mamo! Wołają. Mamo! A gdzie nasz tato? Nieboszczyk? Co? Wasz tato? Nie wie, co mówić na to. Został w lesie, za dworem. Powróci dziś wieczorem. Czekają wieczór dzieci. Czekają drugi, trzeci. Czekają tydzień cały. Nareszcie zapomniały. Pani zapomnieć trudno, nie wygnać z myśli grzechu. Zawsze na sercu nudno, nigdy na ustach śmiechu. Nigdy snu na źrenicy. Bo często w nocnej porze coś stuka się na dworze, coś chodzi po świetlicy. Dzieci! Woła. To ja, dzieci, wasz tato. Noc przeszła, zasnąć trudno, nie wygnać z myśli grzechu. Zawsze na sercu nudno, nigdy na ustach śmiechu. Idź, Hanko, przez dziedziniec. Słyszę tętent na moście i kurzy się gościniec. Czy nie jadą tu goście? Idź na gościniec i w las, czy kto nie jedzie do nas? Jadą, jadą w tę stronę, tuman na drodze wielki. Rżą, rżą koniki wrone, ostre błyszczą szabelki. Jadą, jadą panowie, nieboszczyka bratowie. A witajże, czy zdrowa? Witajże nam, bratowa. Gdzie brat? Nieboszczyk, brat. Już pożegnał ten świat. Kiedy? Dawno, rok minął. Umarł, na wojnie zginął. To kłamstwo. Bądź spokojna. Już skończyła się wojna. Brat zdrowy i ochoczy, ujrzysz go na twe oczy. Pani ze strachu zbladła, zemdlała i upadła. Oczy przewraca w słup, z trwogą dokoła rzuca. Gdzie on? Gdzie mąż? Gdzie trup? Powoli się ocuca. Mdlała niby z radości i pytała u gości. Gdzie mąż, gdzie my kochanie, kiedy przede mną stanie? Powracał razem z nami, lecz przodem chciał pośpieszyć, nas przyjąć z rycerzami i twoje łzy pocieszyć. Dziś, jutro pewnie będzie, pewnie kiedyś w obłędzie ubite miną szlaki. Zaczekajmy dzień jaki, poślemy szukać wszędzie, dziś, jutro pewnie będzie.
Posłali wszędzie sługi, czekali dzień i drugi. Gdy nic nie doczekali, z płaczem chcą jechać dalej. Zachodzi drogę pani. Bracia moi kochani, jesień zła do podróży, wiatry słoty i deszcze. Wszak czekaliście dłużej, czekajcie trochę jeszcze. Czekają. Przyszła zima, brata nie ma i nie ma. Czekają. Myślą sobie, może powróci z wiosną? A on już leży w grobie, a nad nim kwiatki rosną. A rosną tak wysoko, jak on leży głęboko. I wiosnę przeczekali i już nie jadą dali. Do smaku im gospoda, bo gospodyni młoda, że chcą jechać, udają, a tymczasem czekają. Czekają aż do lata, zapominają brata. Do smaku im gospoda i gospodyni młoda, jak dwaj u niej gościli, tak ją dwaj polubili. Obu nadzieja łechce, obadwaj zjęci trwogą, żyć bez niej żaden nie chce, żyć z nią obaj nie mogą. Wreszcie na jedno zdanie idą razem do pani. Słuchaj, pani bratowo, przyjm dobrze nasze słowo. My tu próżno siedzimy, brata nie zobaczymy. Ty jeszcze jesteś młoda, młodości twojej szkoda. Nie wiąż dla siebie świata, wybierz brata za brata. To rzekli i stanęli, gniew ich i zazdrość piecze. Ten to ów okiem strzeli, ten to ów słówko rzecze. Usta sine przycieli, w ręku ściskają miecze. Pani ich widzi w gniewie, co mówić sama nie wie. Prosi o chwilkę czasu, bierze zaraz do lasu. Bierze w dół, do strumyka, gdzie stary rośnie buk. Do chatki pustelnika, stuk, 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 stuk. Całą mu rzecz wykłada, pyta się, co za rada? Ach, jak pogodzić braci? Chcą mojej ręki oba. Ten i ten się podoba, lecz kto weźmie, kto straci? Ja mam maleńkie dziadki i wioski i dostatki. Dostatek się zmitręża, gdy zostałam bez męża. Lecz ach, nie dla mnie szczęście, nie dla mnie już zamęście. Boża nade mną kara, ściga mnie nocna mara. Zaledwie przy...